Kamil Łaszczyk w Nowym Jorku na takim spotkaniu dziennikarskim. Kamil, dwóch różnych rywali miałeś, ten ostatni wygląda na takiego, który potrafi uderzyć. Co wiesz o nowym rywalu, który przyjeżdża, to jest z tobą wygrać, w każdym razie tak zapowiadam. Wiem, że to jest silny zawodnik, że ma czym uderzyć też. Umiem boksować. Ja wejdę do niego skupiony, czyli po prostu będę robił swoje. Wiem, że stać mnie na tyle, żeby boksować z czołówką świata, więc zrobię wszystko, żeby pokazać kibicom, że jednak mogę być najwyżej i boksować z najlepszymi. Ten zawodnik wiem, że jest silnym zawodnikiem, ma więcej nokautów chyba niż ja walk, więc no, będzie trzeba uważać na jego ciosy i robić po prostu swoje, mądrze boksować. No właśnie, kwestia mądrego boksowania, no wszyscy wiedzą, jaki masz talent. Wielu trenerów mówi o tym, że masz talent, który jest talentem ofensywnym, że ty najlepiej się czujesz, kiedy atakujesz. Podczas ostatniej gali, na której byliśmy razem, no, udało się przeciwnikowi dwa razy cię trafić, było troszeczkę nerwowo. Wygrałeś spokojnie, na luzie, ale domyślam się, że to jest coś, czego chciałbyś tym razem uniknąć, bo po co? To na pewno. Są wzloty i upadki tak naprawdę, więc to jest boks tak naprawdę. To jest boks tak naprawdę. Ja też byłem przed tą walką, dziwnie się czułem. Pierwszy raz przed walką piłem, pół godziny przed tym piłem kawę, więc nigdy nie piję kawy, nie bardzo rzadko. Ale no tak się czułem, byłem tak ospały, więc musiałem wypić tą kawę, żeby się trochę bardziej obudzić, bo ani adrenalina, ani nic mnie nie pobudzało, więc trzeba było się pobudzić kawą tak naprawdę. Wiem, że umie boksować, że przyjdzie po prostu przyjdzie tutaj wygrać, a ja mu po prostu to na pewno przeszkodzę mu w tym. Nie zamierzam mieć zepsutego zera i zepsutego bilansu, więc wejdę do ringu skupiony i zrobię po prostu swoje. Na pewno tak, dlatego że to nie jest jakaś specjalna tajemnica ani dla ciebie, ani dla wszystkich ludzi związanych z twoją karierą, że jesteś na tej gali najwyżej sklasyfikowanym Polakiem, numer 2 w WBO. No i wszystko wskazuje na to, że te walki z zawodnikami z pierwszej dziesiątki to nie jest kwestia następnego roku, tylko to jest kwestia najbliższych miesięcy. Gdybyś musiał wymienić tylko jedną rzecz, którą chciałbyś przez te miesiące dopracować w swojej walce, w swoim sposobie boksowania? Ja na pewno chciałbym się tutaj przenieść na jakiś czas do Stanów, na rok, może półtorej roku z dziewczyną trochę posiedzieć, łapać też takiego doświadczenia, bo to jednak inni są zawodnicy, inaczej boksują niż w Polsce, niż w Europie. Na każdych sparingach, jak sparuję się z nimi, no to jednak łapie się doświadczenie, łapie się coś innego, łapie się ten luz, ich taki luz. Mi tego brakuje, nieraz jestem właśnie spięty, nieraz właśnie to, co ja widzę u siebie, spuszczam lewą rękę za nisko, ale teraz wszystko nad tym pracuję, cały czas pracujemy teraz z Piotrkiem Wilczewskim, żeby to zmienić, staję znowu na swoją na tylną nogę. Sparingi były bardzo dobre, były z dobrymi zawodnikami, z zawodnikami, którzy wygrali olimpiadę, olimpijczykami. Były bardzo dobre, więc wierzę w to, że będzie wszystko dobrze, że będę przygotowany i wejdę do treningu i będzie dobrze. Czyli 14 sierpnia tutaj w Prudential Center będzie znowu ten mały Tyson, no bo pamiętam, że to jest jedno z pierwszych takich przydomków, które dostałeś. Pięściarz, który atakuje, zadaje bardzo dużo ciosów, bardzo efektownie i efektywnie walczący, czyli ten dawny Kamil Łaszczyk? Będzie bardziej mądrzej. Chcę zaboksować mądrzej, technicznie i pomyśleć bardziej, nie właśnie wchodzić w bójkę, no bo jednak no, zawodnik ma czym kopnąć, ma czym uderzyć. 28, 29 nokautów, dobrze pamiętam? Dokładnie, 29 nokautów, to ma więcej nokautów niż ja mam tak naprawdę walk, więc no, będzie trzeba uważać, boksować mądrze, nie wchodzić właśnie w pół dystans za bardzo, chociaż no ja lubię jak jest blisko, to jest prawdą, ale... I strasznie to ogląda. Ale trzeba boksować tak, zdrowie się ma tylko jedno, więc trzeba bazować na tym, nad szybkością będę bazował, bo czego co widziałem, to jestem szybszy od niego, będę na tym próbował bazować, na szybkości, na refleksie, no i zobaczymy, tak naprawdę wszystko pokaże się w ringu. Kamil Łaszczyk, dziękuję uprzejmie. Do następnego razu i do tego, żeby to zero w rekordzie nie zostało zmazane. Jesteśmy optymistami. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich.